Cześć, witam Was w typowej pogadance kanapowej i zajmiemy się dzisiaj dosyć ciekawym tematem, jakim jest przejadanie się. Myślę, że każdy może się trochę utożsamiać z tym problemem. Naprawdę łatwo może urosnąć do takiego momentu, kiedy czujemy się źle psychicznie, nie wspominając już o problemach żołądkowych. Są różne typy przejadania się. Możemy przejadać się, bo życie jest do kitu, mam na coś ochotę, sam nie wiem na co i dopóki tego nie znajdę, będę jeść wszystko po kolei. Możemy przejadać się, bo jedzenie mnie prześladuje. Zjadłam coś dobrego. Nie mogę przestać jeść, póki nie pęknę. U mnie to zazwyczaj jest trochę z nudów. Ogólnie problem przejadania się może być bardzo skomplikowany i może doprowadzić do choroby, do dwóch skrajności, do odmawiania sobie jedzenia z powodu wyrzutów sumienia lub do przejadania się do takiego stopnia, że już nie możemy się ruszyć. Chciałabym też, żebyśmy nie mylili przejadania się z problemem niedojadania. To się zdarza często. Mimo zjedliśmy naprawdę sporo, tyle ile byłoby dla nas wystarczalne, w tym momencie gdzieś tam jednak nie dostarczyliśmy tyle kalorii, ile potrzebowaliśmy, bo na przykład nasza aktywność była tego dnia bardziej wzmożona. Mi również się tak zdarzyło, kiedy byłam na Erasmusie i miałam bardzo intensywny czas. Wracałam do domu późno, po jakiejś imprezie, powiedzmy o 4, 5 i byłam okropnie głodna. I wtedy miałam tak zwane napady na lodówkę. Potrafiłam zjeść całą paczkę granoli w ręku. Dokładnie miałam taką sytuację 2 dni temu, kiedy jedzenie po prostu chodziło za mną od rana do wieczora. Byłam cały czas głodna, nie mogłam się najeść. I dopiero później uświadomiłam sobie, że poprzedniego dnia zostałam namówiona na trening na rowerach, który był bardzo intensywny. Ja nie jestem w ogóle przyzwyczajona do treningów cardio, więc to był dla mnie ogromny wysiłek i wydaje mi się, że następnego dnia mój organizm po prostu domagał się, bym uzupełniła te kalorie. Zdarzają się też takie przypadki osób, które jedzą super przez cały tydzień, aż przychodzi na przykład weekend, wyjeżdżają do innego miejsca, dajmy na to do domu i wtedy zaczyna się to obżarstwo, jedzą wszystko, co stanie na jej drodze, a później mają wyrzuty sumienia. Przez cały tydzień jadłeś trochę za mało i uzupełniasz to przez 2 dni, które wypadają akurat w ten weekend. I wtedy radziłabym jeść więcej w tygodniu, żeby nie było aż tak dużej różnicy, ponieważ może to źle wpływać na nasze zdrowie psychiczne. Chciałabym Wam powiedzieć, że nie ma nic złego w tym, że od czasu do czasu zjemy sobie więcej, bo na tym opiera się zdrowa relacja z jedzeniem. Tylko w ten sposób naprawdę możemy czerpać energię z jedzenia, cieszyć się z posiłków, cieszyć się z tego, że dbamy o siebie, a nie pozwalać, by ono kontrolowało nasze życie.